Wracamy do szkoły i to jest rzecz, którą warto dobrze zaplanować. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że klasa jest zespołem. Jest zespołem nie tylko podczas wycieczki albo podczas jakichś specjalnych warsztatów, jest zespołem codziennie. Od rana do późnego popołudnia to grupa ludzi, która wspólnie je, uczy się, ćwiczy, cieszy, stresuje, przeżywa mnóstwo rozmaitych rzeczy. Ten zespół z dnia na dzień może być coraz lepszy. Formą pracy, która używana jest w wielu szkołach, choć akurat w Polsce relatywnie rzadką, są uczniowskie kręgi. Tam, gdzie ta praktyka jest rozwinięta, rezerwuje się z rana i po południu więcej czasu, kwadrans, niekiedy dwa kwadranse, na to, aby w każdej klasie poprowadzić pracę w kręgach, związaną z planowaniem dnia albo jego podsumowaniem. Jeżeli takiej praktyki w naszej szkole nie ma, to warto zastanowić się nad tym, aby w związku z powrotem do szkoły i w związku z odbudowywaniem klas, jako zespołów uczących się, wprowadzić dwie praktyki powiązane z kręgami, chociaż nie wymagające tak wiele czasu. Pierwszą z nich jest praktyka dedykacje-inspiracje. Codziennie inny uczeń lub uczennica ma swoje 3 minuty na otwarcie dnia szkolnego. Te 3 minuty może wykorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, może trud, który zamierza przez cały dzień wykonywać, całą swoją pracę, może komuś zadedykować. Może powiedzieć na przykład, a to, co dzisiaj będę robił, to, co dzisiaj będę robiła, chciałbym zadedykować mojej babci. Ponieważ i wyjaśnić, odwołując się do jakiejś ważnej historii z życia babci, czy do jakiejś ważnej historii związanej z relacjami pomiędzy wnuczką, wnuczkiem, a babcią. Taką dedykację może też przekazać nauczyciel, który chciałby zadedykować swoją dzisiejszą pracę ojcu, albo matce, albo siostrze, komukolwiek. Zamiast dedykacji możemy poprosić ucznia o to, żeby podzielił się z nami inspiracją. Innymi słowy, żeby przeczytał nam fragment wiersza, zacytował fragment piosenki, puścił fragment muzyczny, który dzisiaj napędza go do działania. I jedno i drugie, i dedykacje, i inspiracje przypominają o tym, że stajemy przed dniem szkolnym i chcemy się do niego też samemu zmotywować, zmotywować do wspólnej pracy. Nie jesteśmy tu przypadkiem. Jesteśmy tutaj po to, aby wyjść ze szkoły bogatsi o nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe przeżycia, nowe doświadczenia. To jest krąg na otwarcie. 3 minuty. Jedna osoba, codziennie inna, wedle ustalonego porządku. Krąg na zamknięcie to system, czy to struktura, którą nazwę PAPA. Struktura PAPA to skrót od 4 możliwych aktywności, które podejmujemy stając w kręgu przez 5, może 10 minut, w zależności od wielkości klasy. Każdy z nas bez przymusu może albo przeprosić, jeżeli ma poczucie, że zawiódł kogoś albo nie zachował się tak jak należy i nie chciałby wychodzić ze szkoły bez tych przeprosin. Może podzielić się swoim aha, jeżeli coś go zaskoczyło, jeżeli coś go zadziwiło, jeżeli coś było jego odkryciem. Może podziękować, jeżeli chce okazać komuś swoją wdzięczność za pomoc, albo za dobre słowo, albo za wsparcie, które uzyskał. Wreszcie A, może zrobić anons, czyli ogłosić jakąś ważną rzecz, którą chciałby się podzielić. P jak przeprosiny, A jak aha, P jak podziękowanie, A jak anons. W zamykającym dzień uczniowskim kręgu tu także dobrze jest, aby takie zachowanie modelował nauczyciel. Każdego dnia ostatnie 5, może ostatnie 10 minut lekcji, może z tym nauczycielem, który prowadzi ostatnią lekcję, a może z wychowawcą, jeżeli jest w stanie wpaść
na tę ostatnią chwilę. Dwa kręgi, które budują klasę z dnia na dzień.